przywitanie przez kibiców fajne, więc tylko teraz wyjść na boisko i zagrać dobre spotkanie. Namawiamy do dopingu, proszę o doping! Oto gdzie jest ten niemiecki drużyna jest przygotowana do rundy rewanżowej. Na pewno to będzie bardzo ciężka runda, bo praktycznie prawie wszystkie mecze rozgrywane na wyjeździe, na dalekich wyjazdach. Natomiast jedyną naszą taką bolączką to jest kilka kontuzji, kilku wiodących zawodników, takich jak Daniel Ołowniuk, Michał Danilczyk. Doszła jeszcze kontuzje Damiana Sobolewskiego i Laszy Gongadze. Ten ostatni, nasz nowy nabytek, już wraca do zdrowia i już z tego, co słyszałem od trenera, jedzie z drużyną do Pruszkowa. I jakby to jedyna taka bolączka związana z przygotowaniami i ze startem. Natomiast jeżeli chodzi o to, o co będziemy grali, no to jak najwyższą pozycję. No, ja bym chciał, żebyśmy skończyli tą ligę na wyższej pozycji niż w przerwie zimowej, czyli żebyśmy osiągnęli najwyższe miejsce klubu w tej krótkiej historii drugoligowych rozgrywek. A które to będzie miejsce, to już mówię, to będzie zależało od zdobytych punktów, od sukcesów drużyny, bo jakby tym podstawowym celem to jest bezpiecznie utrzymać się, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że tylko 4 punkty tak naprawdę dzielą nas od tej strefy, która jest zagrożona spadkiem do trzeciej ligi. Jestem! A tu własnego boiska pomaga. Gramy tutaj teraz prawie całą rundę na wyjazdach. Będzie ciężko, no to obliguje do innej taktyki, innej gry, ale jesteśmy dobrej myśli. Zobaczymy jak to będzie na zielonej trawie, no bo póki co trenowaliśmy i graliśmy sparingi tylko i wyłącznie na nawierzchni sztucznej, więc to będzie jakaś drobna różnica, ale wydaje mi się, że nie powinno to być większy problem do przeskoczenia. Wymienić przynajmniej 2 kluby, w których występował przed igrami. To pierwsze mecze, tak? Pierwsze mecze na PlayStation, przypomnę, przy sklepie... Rozgraliśmy tutaj w okresie przygotowawczym, udało nam się rozegrać tych 7 sparingów, mimo że ta zima nie oszczędzała nas i te śnieżyce, te mrozy jednak nie pozwalały na pewno w 100% tego okresu przygotowawczego w jakiś sposób zrealizować, ale mieliśmy z pozycji tutaj niedalekim Mariampolu halę pełnowymiarową ze słuszną nawierzchnią i tam większość treningów czy też sparingów mogliśmy rozegrać. Kto wygra mecz? Oto Suwalski Wigryt na rundę wiosenną tego sezonu. RNP New Media.